Odkrywa Halo to Polsat nowi prowadzący i tematy co nowego w programie. Polsat ujawnia ekscytujące szczegóły dotyczące nadchodzącego programu Halo to Polsat, który zadebiutuje na antenie jesienią. Nowy format śniadaniówki ma na celu rywalizację z programami takimi jak Pytanie na śniadanie i Dzień dobry TVN. W tu Polsat widzowie będą mogli liczyć na aktualności krajowe i międzynarodowe, porady kulinarne, nowinki ze świata show-biznesu oraz interesujące rozmowy z gośćmi i ekspertami z różnych dziedzin. Program poprowadzą znane twarze z Polsatu, Paulina sykut Jerzyna i Krzysztof Ibisz, którzy już zdobyli uznanie w poprzednich projektach stacji. Do ich boku dołączy para prowadzących Agnieszka Chyży i Maciej Rok. Wkrótce poznamy także ostatnią parę gospodarzy programu, której nazwiska na razie pozostają tajemnicą. W Phalotu Polsat zobaczymy również Aleksandra Sikora, który przejmie tematykę show biznesową. Sikora, wcześniej znany z Opytania na Śniadanie, w TVP, zadebiutował już na antenie Polsatu podczas wyborów Miss Polski oraz Miss i Mistera Supranacional 2024 rok. To ogromny zaszczyt móc debiutować na antenie Polsatu. Festiwal Piękna 2024 rok uważamy za rozpoczęty. Powiedział podekscytowany Sikora podczas swojego wystąpienia. Polsat powierzył Maksowi Bechrowi, znanemu z audycji z Kulis w Radiu Chili Z, rolę prowadzącego segmenty o kulturze, sztuce i filmie. Ber, który ma doświadczenie z programem co za tydzień w TVN oraz modelingu, wniesie świeże spojrzenie do programu. Anna Rubaj była dziennikarka TVN, Zajmie się sprawami społecznymi w Halotu Polsat. Rubaj przez kilka lat realizowała reportaże dla programów Uwaga i superwizjer, co gwarantuje jej solidne przygotowanie do nowej roli. Z takim zespołem prowadzących i współpracowników Halotu Polsat z pewnością będzie jednym z najbardziej oczekiwanych programów nadchodzącej jesieni.